Panie marszałku, Wysoki Sejmie. To prawda, że rząd zaniedbał prawidłowe zabezpieczenie granicy. To prawda, że rząd niewłaściwie zarządza wieloma obszarami naszego życia państwowego. To prawda, że rząd nie jest godny zaufania w bardzo wielu sprawach związanych z polityką bezpieczeństwa. Ale jednocześnie pierwszy raz w historii III Rzeczypospolitej mamy sytuację zorganizowanej operacji służb specjalnych mającej na celu sparaliżowanie prawidłowego funkcjonowania naszego państwa, naruszenie polskich granic przez instrumentalnie wykorzystywanych ludzi, ściąganych, wiedzionych swoją nadzieją, nie zawsze świadomych swojej roli, co najmniej w części przypadków nieświadomych tej roli. To nie jest tak, jak tutaj z mównicy przedstawiali to przedmówcy, problem kilkudziesięciu koczujących osób. To problem w pierwszym rzędzie setek funkcjonariuszy białoruskiego KGB, wojsk wewnętrznych, innych służb specjalnych, którzy koordynują tą operację zarówno na terenie Białorusi, jak i w innych państwach, z których uruchomiono specjalne połączenia lotnicze. Następnie to problem tysięcy migrantów, nielegalnych migrantów, z których tylko niewielka część być może była uchodźcami, kiedy opuszczała swoje państwa. Ale w momencie, kiedy wsiedli na pokład samolotów i z wizą turystyczną wylądowali w Białorusi, zostali zakwaterowani w hotelu lub przyjęci w inny sposób przez reżim Aleksandra Łukaszenki, stali się po prostu migrantami. Nie są już uchodźcami od tego momentu. To problem nie tylko tych tysięcy, które już wsiadły do tych samolotów, ale to problem setek tysięcy, które rozważają to. To problem przemytników z Unii Europejskiej, ludzi najróżniejszej narodowości, którzy podjeżdżają pod polską granicę po to, żeby ich podejmować, umawiani przez różne aplikacje. To problem lewicowych radykałów, którzy próbowali niszczyć umocnienia graniczne. Dziś protestują pod Sejmem, gotowi pojechać tam i rzucać się pod koła ciężarówek Straży Granicznej czy Wojska Polskiego, rzucać się na plecy żołnierzom, którzy mają spokojnie móc patrzeć w stronę granicy, a nie oglądać się za siebie, czy ktoś im nie skoczy na plecy. I to wreszcie niestety problem polskich posłów, którzy, jak się okazało w ciągu ostatnich tygodni, nie dorastają niektórzy do swojej roli. Nie potrafią przyjść tutaj wyartykułować poważnych argumentów. Wolą latać z reklamówką. Wolą chodzić, szukać poklasku medialnego wśród ludzi niezrównoważonych, infantylnych, niedojrzałych emocjonalnie, odgrywając wielkich obrońców praw człowieka, gdzie wystarczy spojrzeć na przykład kryzysu migracyjnego na Węgrzech kilka lat temu, by widzieć, że to, co robią w prostej mierze, prowadzi do nieszczęścia i do zwiększenia skali tego nieszczęścia. Musimy sobie postawić pytanie, jeśli nie na początku kryzysu migracyjnego, to kiedy stan nadzwyczajny miałby być wprowadzony? Jak się to rozkręci, jak będziemy mieć koczowisko liczące setki tysięcy ludzi? Konfederacja zagłosuje przeciwko wnioskom Lewicy i Platformy Obywatelskiej blokującym wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja tu przed chwilą słyszałem o godności tej Izby, powadze tej Izby, o wykonywaniu mandatu posła, o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. No i chciałem powiedzieć, że część parlamentarzystów niestety nie zdała egzaminu powagi i nie zdała egzaminu z patriotyzmu, nie zdała egzaminu z utrzymywania bezpieczeństwa naszego kraju, nie zdała egzaminu ze sprawiania, że Polacy czują się bezpiecznie. Mieliśmy posła, który ze Strażą Graniczną negocjował, że on by chciał nielegalnie przekroczyć granicę jedynie na 10 minut. I on obiecywał, że on wróci. Naprawdę, obiecywał, że wróci. Mieliśmy innego posła, który urządził sobie rajd, w którym szarpał się później ze Strażą Graniczną, bo Straż Graniczna próbowała go powstrzymać. Powstrzymała go przed popełnieniem przestępstwa. Mieliśmy marszałek Senatu, która pokazywała legitymację senatorską i mówiła, że to mi pozwala przekroczyć tutaj granicę. Szanowni Państwo, potem mieliśmy wypowiedź tego posła, który tam sobie rajd urządził, gdzie on mówił też, że on jest przekonany, że ta legitymacja uprawnia go do wszystkiego. Tymczasem, szanowni państwo, bo Polacy nas dzisiaj oglądają, szanowni państwo, legitymacja poselska nie uprawnia już nawet do tego, żeby się wyłgać od mandatu za przekroczenie prędkości albo błędne parkowanie.
Także, panie marszałku, jedyne co mogę poprosić, może o szkolenie dla tych posłów opozycji centrolewicowej, na czym polega wykonywanie mandatu posła. I jeszcze przy okazji o szkolenie z prawa granicznego, ponieważ naprawdę tego egzaminu nie zdaliście. Przynosicie nam wstyd, międzynarodowy wstyd, ponieważ w świat idzie informacja, że posłowie opozycji w Polsce robią fikołki na polsko-białoruskiej granicy, sprowadzając na nas niebezpieczeństwo, pokazując, że ona jest nieszczelna. Wstyd! I teraz powinniście się zreflektować, zagłosować prawidłowo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Hanna.